Szczęść Boże, coś wam powiem. Ostatnio nam się oziębiło, ale ten klimat pasuje do dzisiejszej Ewangelii. Zwłaszcza do komentarza papieża Benedykta. W świecie oddalonym od Boga, a tym samym od miłości, jest zimno. Tak bardzo, aż do szczękania zębami. Takim światem jest ten, gdzie trafi człowiek za swoje grzechy. Za swoje niewierności, za swoje ociąganie się w poprawie, za wszelkie lekceważenie. Wielu ludziom się ciągle wydaje, że tak wcale nie będzie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo blisko im do zdziwienia się, że nie będzie dla nich wstępu do Królestwa Bożego. Niedawno byłem na pogrzebie. Wchodząc do kaplicy, słyszałem już płacz i poruszenie wśród najbliższych zmarłego. Mam taki zwyczaj, że niezależnie kim zmarły był, celebruję mszę i obrzędy przy grobie tak samo. Bo przecież na mocy chrztu ten człowiek należy do Boga. On sam zda relację ze swojego życia przed Bogiem. Ale po rodzinie widać, że nie naprzeczają się Bogu i Kościołowi. Na kilkadziesiąt osób obecnych, aż jedna podeszła do komunii. Czyż nie jest to postawa złego sługi, który mówi, mój Pan się ociąga? Bo człowiek taki zaczyna żyć swoim rytmem, bez zwracania uwagi, że nie jest na swoim miejscu, życie nie jest jego własnością. Jesteśmy tylko użytkownikami tego wszystkiego. Święty Alfons Maria Liguori mówi, pomijanie drobnych grzeszków sprawia, że jeśli dusza się do nich przyzwyczai, w końcu nie będzie zważać na grzechy większe ani na ciężkie. Także całe życie utkane jest ze szczegółów, a te mają wpływ na naszą przyszłość. Kto wierny jest w małych rzeczach, nad wieloma zostanie postawiony. Ale jeśli te drobiazgi nie robią na nas wrażenia i mówi się, kto się tym będzie przejmował? Nie znamy chwili, kiedy przyjdzie nasz czas odejścia. Może nie będziemy świadkami jakiegoś kataklizmu, który zmiecie ludzkość z powierzchni ziemi. Ale śmierci nie unikniemy. Warto o tym myśleć, by się jej nie bać. Mamy czuwać. Tylko co to oznacza? Jak nauczał Jan Paweł II, czuwanie to troska o to, by być człowiekiem sumienia, by go nie zagłuszać i nie zniekształcać. Nazywać zło i dobro po imieniu, a nie zamazywać. Nad dobrem mamy pracować, a ze zła się poprawiać, pomniejszać je, a zniknie z naszego życia. Czuwać to dostrzegać drugiego człowieka. Czuwać to stawać się odpowiedzialnym za całe nasze dziedzictwo. Świat nie idzie tą drogą, bo kieruje się innymi pragnieniami. Nasycić się, dobrze się bawić, spać spokojnie. Bycie czujnym wymaga treningu, długich godzin pracy i upadków. Niejednokrotnie trzeba zrobić kilka kroków wstecz, by zacząć znów od początku. Nieraz trzeba sięgnąć po praktykę postu, by nasza praca nabierała kształtu. Czuwajcie, mówi nam Pan Jezus, bo to jest widocznie jeden ze sposobów, aby w tym świecie i w tym naszym kochanym, ale grzesznym ciągle życiu żyć we właściwy sposób. Jezus zachęca nas do czujności, bo dzięki niej będziemy przygotowani na najgorsze. Co nie oznacza, że mamy zakładać w naszym życiu wszystko, co najgorsze. Czujność jest związana z bezpieczeństwem oraz z poczuciem ludzkiego realizmu. Każdy z nas ma swój własny wymiar bycia sługą. Różne są tego wymiary. Jednak każdy ma coś konkretnego do wypełnienia. Prośmy Pana, byśmy nie ustalali godziny Jego powrotu, ale byśmy każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy spodziewali się Jego nadejścia, byśmy pragnęli tego spotkania z Nim. Z Panem Bogiem.